Cześć, z tej strony Daniel z Blender Chamber. W tym tutorialu pokażę Wam, jak zrobić taki właśnie biały render, clay render. On jest niezwykle przydatny, kiedy chcemy przedstawić swoją pracę albo w momencie, kiedy chcemy wymienić wszystkie materiały na scenie w bardzo szybki sposób i podejrzeć sobie ją na biało. No dobra, no to przejdźmy sobie teraz do Blendera. Dobra, jesteśmy w Blenderze, tak wygląda mój projekt. Ty pewnie masz jakiś swój. Teraz, żeby wymienić te materiały na białe, stworzę sobie cube'a, który będzie gdzieś tam z boku, nie będzie mi rzucał żadnego cienia, ani nie będzie na scenie. I dodam mu materiał. Materiał będzie się nazywał klej. Nic tutaj nie zmieniam, po prostu biały materiał domyślny. I teraz przechodzę sobie do View Layer. Tutaj mam materiał Override. Wybieram sobie kleja, którego stworzyłem przed chwilą. I w tym momencie powinienem widzieć coś już innego. OK, czyli jest biały render. Jeżeli wyłączę sobie tego kleja tutaj, to wszystko odzyskuję. Kiedyś robiłem to poprzez zmianę dosłownie wszystkich elementów na białe i to było bardzo uciążliwe. Teraz robię to po prostu w ten sposób, bo no dzięki temu nie muszę kombinować, tylko jednym przyciskiem mam możliwość podglądu tego, co aktualnie mam. OK, przejdźmy sobie teraz dalej. Ten mój clay rendering jest bardzo ciemny. Chciałbym tutaj zmienić parę rzeczy. Te okna mi przeszkadzają, bo one stały się białe. Po prostu je sobie wywalę do osobnego elementu i wrzucę do nowej kolekcji. Hidden mogę nazwać jak od hidden. Wyłączę to z widoku. Dzięki temu będę miał puste ściany. To też mogę wrzucić sobie do hidden. Co jeszcze tutaj nie potrzebuję? Jeszcze tego okna. I jeszcze ewentualnie te zasłony mogę usunąć do hidden. W razie czego w momencie, kiedy będziemy chcieli wrócić do poprzedniej wersji, będziemy mogli po prostu odznaczyć to. Tutaj rendering i będzie z powrotem to, co mieliśmy. OK, zobaczmy nasz podgląd. No i dobra. No i mamy biały render. Wyrenderuję teraz, żeby upewnić się, jak to wygląda. Dobra, render wyszedł biały, taki jak miał wyjść. Zwrócę tylko Waszą uwagę na to, że tego kleja można po prostu usunąć, tego hajda można przywrócić i jesteśmy w punkcie wyjścia. Czyli nie potrzebujemy żadnych dodatkowych scen, możemy na scenie roboczej w bardzo szybki sposób podejrzeć to na biało albo wyrenderować i zamieścić gdziekolwiek chcemy. Dobra, dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia przy kolejnym tutorialu. Cześć!